2000 lat temu podobno Wisła płynęła do Szczecina, nie do Gdańska. W wyniku kataklizmów pogodowych Wisła przelała się ku Bydgoszczy, zapełniając naturalnie obniżone tereny i wypełniła doliny wodą. Dzięki temu płynie teraz do Gdańska. Żyzna gleba, dobre nasłonecznienie, wilgotność zachęciło osadników Strzelec do uprawy owoców, ale i też warzyw. Osadnicy sprzedawali w pobliskich miasteczkach, w Bydgoszczy i w Fordonie, m.in. powidła śliwkowe, śliwki, susz z owoców, właśnie ze śliwek, ale także marchew, buraki i wiele innych warzyw. A ja dla Państwa teraz przygotuję jedną dobrą potrawę właśnie z tych regionalnych produktów. Idziemy do kuchni. Ja zacznę dzisiaj od pierożków z twarogiem. Do tego potrzebuję ziemniaki ugotowane, przez praskę przetarte. Do ziemniaków dodam łyżkę mąki. Twaróg. Do tego wbiję jedno jajko. Natka pietruszki. I usmażona biała cebulka. Całość wymieszam. Oczywiście brakuje nam soli. Wybrałem sobie taką sól o obniżonej zawartości sodu. No i oczywiście jodowaną. O niskiej zawartości tłuszczu i troszkę ukwaszoną. Taka duża łyżka ląduje w ziemniakach. Pięknie pachnie. Dzięki czemu moja masa będzie bardzo kremowa. Do gotującej się wody dodam masło. Bardzo dobrej jakości. 82% tłuszczu. Myślę, że już lepszego nie będzie. Aby moje kluseczki miały taki głęboki smak, do gotującej się wody dodam masło. A dopiero potem wrzucę kluski. Woda już się nam zagotowała. Dwoma łyżkami zrobię takie kluseczki. Oczywiście możemy zrobić swój ulubiony kształt i wrzucam ostrożnie do gotującej się wody z masłem. I tak będę gotował kilka minut, aż wypłyną. Pogotuję teraz kilka minut i odłożę w ciepłe miejsce i zajmę się kiełbasą. Kiełbasa dziadkowa śląska. Myślę, że warto wybrać właśnie taką, ponieważ jest bez glutenu. Przede wszystkim jest zdrowa i 100% mięsa, co jest ważne, takie kiełbasy szukajmy. Troszeczkę papryki słodkiej. Na rozgrzaną patelnię wleję troszeczkę oleju. I tak przygotowaną kiełbasę wrzucę od razu na patelnię. W międzyczasie przygotuję cebulę. Pokroję ją w grubą kostkę, tak aby było widać wszystkie kawałki. Nasz sezonowy król, królowa, śliwka. Wyjmę pestki. W takim sezonie są bardzo słodkie, więc nie trzeba żadnego cukru. To jest moment, kiedy mogę dorzucić cebulę i czosnek. Kiełbaska i cebulka już się smażą. Czas na masło. Ja wybrałem te z Warlubia. Jest najlepsze. Aby podkreślić smak, dorzucę łyżkę powideł. Bardzo gęste, więc nie będę musiał zagęszczać sosu. Odrobina syropu wiśniowego. I śliwki z pobliskiego sadu. Przekrojone na pół, wypestkowane. Odrobina soli. Taka dobra łyżka kremowej ze śmietanką ląduje na patelni. Wymieszam szybciutko. Na koniec natka pietruszki. I tak przygotowanym daniem może dzielić się cała rodzina. Zamieszam w takim naczyniu rodzinnym. Wszystko podamy. Na górę ułożę nasze kluski. Sezonowo, rodzinnie, smacznie. Czego więcej smacznego?
Dawniej warzywa ze Strzelec spławiano Wisłą do Fordonu. Było wiadomo, że gospodarze mają ze sobą i pieniądze, i produkty, dzięki czemu byli bardzo łatwym łupem dla rabusiów. Wówczas mieszkańcy Strzelec zostali postawieni przed wielkim wyzwaniem. Albo opuścić osadę, albo się bronić. Na szczęście znaleźli się śmiałkowie, którzy za opłatą postanowili bronić domostwa, ale także chronić przed rabusiami łodzie, które spławiały towary do Fordonu. Z czasem rozeszła się wieść, że poniżej Fordonu nie ma co rabować, bo są tu strzelcy, którzy z daleka strzelają. Dlatego nazwa Strzelce. Dobrze, że jednak Wisła zmieniła swój bieg i płynie przez Kujawy i Pomorze, a nie do Szczecina. Dzięki czemu mamy blisko nad jej brzeg, aby spędzać miło czas z rodziną, piknikować, dzielić się potrawami i poznawać kulturę innych.